Dobry podwodny łowca potrafi zastygnąć, stać się niewidocznym, ukryć zamiary. Zaczekać na stosowny moment i zadać cios. Nie za wcześnie, nie za późno. Odczekać, aż ofiara opadnie z sił, po czym wynieść ją na powierzchnię. Władimir Putin oddaje się jednej ze swoich ulubionych rozrywek w Syberyjskim Jeziorze. Tego lata, roku 2017, prezydent Rosji bierze odwet. Nie mogą się bez niego obejść w Syrii, na Ukrainie i nie tylko. Wywiera wpływ na życie polityczne zachodnich demokracji. Zdołał zaważyć na wyborach we wrogiej Ameryce. By przywrócić Rosji utraconą moc, Putin wydał Zachodowi nową zimną wojnę. Oto utkana z konfrontacji i forteli kronika zmagań. Putin, mistrz rosyjskiej ruletki. To historia odwetu człowieka, który był o krok od zguby, przywódcy państwa, które było w rozsypce. W roku 2012 Władimir Putin zostaje wybrany na prezydenta na kolejne 6 lat. Były agent KGB rządzi Rosją od 12 lat. Przywrócił porządek w chylącym się ku upadkowi kraju, nałożył kaganiec opozycji, pozwolił na zamordowanie kilku oponentów i zmusił do posłuchu media. Jednak cały ten przepych skrywa tę oto prawdę. Putin jest osłabiony jak nigdy dotąd. Rosja bez Putina. W całym kraju od miesięcy trwają demonstracje, największe od upadku ZSRR. Protestujący potępiają sfałszowane wybory, domagają się odejścia Putina. Wraz ze spadkiem cen ropy do głosu dochodzi bieda. Korupcja staje się nieznośna. Putinowi zarzucają, że jest jednym z najbogatszych ludzi świata. Ukryty w pałacu pan na Kremlu ma powody do zmartwień. Więc kontratakuje. Tradycyjnie oskarża o spisek Zachód, Amerykę i CIA. Jesteśmy zaniepokojeni przebiegiem wyborów w Rosji. Rosyjscy wyborcy mają prawo do śledztw w sprawie ewentualnych nadużyć i manipulacji. Putin usłyszał tę wypowiedź amerykańskiej sekretarz stanu, jak wszyscy Rosjanie, w wieczornych wiadomościach. Odebrał ją jak wypowiedzenie wojny. Ona zadała ton. Hillary Clinton wysłała sygnał niektórym postaciom naszego życia politycznego, a ci z jej pomocą przeszli do czynu. By utrzymać władzę i odzyskać poparcie narodu, Putin zamierza przywrócić Rosji status światowego mocarstwa. Pozycję utraconą przed 20 laty, po upadku Związku Radzieckiego, nie bez udziału Zachodu. Przed bitwą Putin przegrupowuje siły, wyklucza liberałów i otacza się twardogłowymi. Często pochodzą oni, tak jak on, z tajnych służb lub są wiernymi oligarchami. Do ścisłego kręgu nieoficjalnych doradców prezydenta dostaje się Władimir Jakunin, przyjaciel Putina, były oficer KGB, niezwykle majętny przedsiębiorca, człowiek wierzący. Thank you.
Mogłoby się zdawać, że po upadku radzieckiego systemu konflikt ideologiczny stracił rację bytu. Jednak gdy ktoś wyrokuje, że on jeden posiada monopol na prawdę obowiązującą wszystkich, mamy do czynienia z dominacją, a to prosta droga do nowej wojny, ideologicznej, zimnej. Nowa zimna wojna jest wymierzona w zwycięzcę poprzedniej, w USA i w NATO, zbrojne ramię Ameryki w Europie. Od upadku ZSRR w roku 1991 Sojusz Północnoatlantycki zapuścił korzenie w dawnym sowieckim Lennie u wrót Rosji. Doświadczona przez radziecką okupację Polska, Rumunia i kraje bałtyckie uciekły się pod skrzydła NATO. Czas na wielkie manewry. Nacjonalistyczne przemowy Putina zaniepokoiły sąsiadów. Stany Zjednoczone zamierzają rozmieścić w Europie Wschodniej supernowoczesną broń, tarczę antyrakietową. Dla spragnionego wielkości Putina to sytuacja nie do przyjęcia. Pierwsza część pojedynku z Zachodem rozegra się w Meksyku. Okazją jest doroczny szczyt szefów państw G20. Zakulisowe spotkania służą wzajemnemu taksowaniu, pertraktacjom i prężeniu muskułów. Są współczesnym odpowiednikiem turniejów rycerskich. Putin przyjechał zaprowadzać nowy układ sił, nawet jeśli Rosji on nie służy. Rozmawialiśmy głównie o dręczącej go sprawie obrony antyrakietowej, jaką Stany Zjednoczone postanowiły rozmieścić na wschodzie Europy. Putin uznał to za działanie wrogie. NATO to system polityczno-militarny świata zachodniego. Skoro nie ma już mowy o zagrożeniu komunizmem, powstaje pytanie, po co właściwie NATO się rozszerza? Wyjaśniłem Putinowi, że obrona antyrakietowa nie jest wymierzona w Rosję. Ma chronić Europę przed ewentualnym atakiem z Iranu. Takie zagrożenie wydawało się wówczas najpoważniejsze, ale on nie był przekonany. Wykazywał mi dobitnie, że tarcza antyrakietowa jest wycelowana w Rosję. Putin wie, że Iran to tylko pretekst. Liczy, że zostanie wysłuchany przez rzeczywistego szefa NATO. Spotkają się po raz pierwszy. Barack Obama dotąd był wobec Rosji pojednawczy. Spotkanie przebiegło w napiętej atmosferze. Putin długo wypominał prezydentowi Obamie występki Ameryki, począwszy od rozszerzenia NATO za Billa Clintona. Prezydent Obama przemawiał do pana Putina w duchu rozsądku, ale ten niekoniecznie to myślenie podzielał. Gdyby ktoś panu zapowiedział, sprowadzę na twoje podwórko czołgi i inny sprzęt, ale ty zachowaj spokój, to nie przeciwko tobie. Uwierzyłby pan? Zachód musiał iść za ciosem i przesunąć się na wschód, aby Polska, Estonia i Węgry pozostały poza rosyjskimi wpływami. Suwerenne państwa powinny mieć wybór, czy chcą należeć do NATO i Unii Europejskiej, czy nie. Kim jest Rosja, by dyktować im, co mają robić? Tarcza antyrakietowa w Europie Wschodniej nie podlega negocjacjom, oświadczył Putinowi Obama. Konferencja prasowa przebiega w lodowatej atmosferze.
Rozmawialiśmy o kwestiach międzynarodowych. Tak na dobrą sprawę, ile w oczach Obamy wart jest kraj o PKB Hiszpanii? Spotkanie mężów stanu kończy się niezrozumieniem. Nie uznawali Rosji za partnera równego sobie. Dobrego czy złego, ale równego. Ich zachowanie świadczyło o poczuciu wyższości. Dali do zrozumienia: nie jesteście na naszym poziomie, więc się dostosujcie. Nie wyczułem dobrej relacji między prezydentem Obamą a Władimirem Putinem. Nie dogadywali się. Ten stan rzeczy przyczynił się do pogorszenia stosunków bilateralnych. Putin czuje się przez Obamę wzgardzony. Amerykanin nawet nie spróbował powiedzieć po rosyjsku słowa, podczas gdy Putin odezwał się po angielsku kilka razy. Gdybym znał choć dwa słowa po chińsku czy niemiecku, w czasie negocjacji znalazłbym sposób na to, by ich użyć, by okazać szacunek. Psychologicznym motywem przewodnim całej tej sprawy jest poczucie poniżenia, rzekomego upokorzenia przez Zachód, który niemal zorganizował upadek ZSRR. A przecież Związek Radziecki załamał się, przytłoczony własną niewydolnością. Putin jest bardzo rosyjski. A Rosjanie mają kompleks niższości. Zachód nie traktuje nas poważnie. Uważa nas za kogoś w rodzaju upośledzonych młodszych braci, którymi można pomiatać i których można obrażać. Rosjanie zbudowali mocarstwo na miarę USA, a dziś nikt ich nie słucha. Zachód nie tylko nie słucha Putina. Krok po kroku wdraża też na świecie własną strategię. Latem 2012 roku w Syrii stary sojusznik Rosji Bashar al-Assad mierzy się z powstaniem. Jego przeciwnicy są uzbrojeni przez Europę i Stany Zjednoczone. Putin nie ma wątpliwości. Zachód znów knuje zmianę reżimu, jak w 2003 w Iraku i jak w Libii, gdzie właśnie zamordowano Kaddafiego. Gdy do Władimira Putina dotarło nagranie wideo z mordem na Kaddafim, oglądał na okrągło, raz za razem. Zapewne podobnie było z nagraniem dokumentującym śmierć Saddama Husajna. Putin odebrał to bardzo osobiście. Sądzę, że oglądając te nagrania, Putin myślał o tym, że ktoś, kto otwarcie konfrontuje się z USA, nie może liczyć na pobłażanie. Arabska wiosna przypomina Putinowi manifestację sprzed paru miesięcy przeciwko niemu samemu. Dlatego, by przeciwdziałać zachodnim machinacjom w Syrii, Putin usilnie wspiera chwiejący się reżim al-Assada. Dwa lata później w Soczi Putin otwiera zimowe igrzyska olimpijskie. Pragnie z nich uczynić symbol swojej siły. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear...
W uroczystej kolacji pośród innych szefów państw bierze udział przywódca dawnej Republiki Radzieckiej, prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Czterdziestopięciomilionowa Ukraina zajmuje strategiczne miejsce między Europą a Rosją. Putina niepokoją poważne tarapaty, w jakie popadł ukraiński sojusznik. W stolicy kraju, Kijowie, ludzie buntują się przeciwko skorumpowanemu wasalowi Moskwy. Tłum domaga się zbliżenia z Unią Europejską. Co gorsza, w mieście lądują Amerykanie. Doradczyni Obamy osobiście rozdaje opozycjonistom prowiant. Putin wychodzi z założenia, że po upadku ZSRR Stany Zjednoczone zobowiązały się, że nigdy nie włączą Ukrainy do zachodniego obozu. W Kijowie mieliśmy do czynienia z zamachem stanu. Niektórzy opisują te wydarzenia jako bunt przeciw skorumpowanej władzy. Ale to nieprawda. Lutego wypadki nabierają tempa. W Soczi rosyjska zborna ściera się z Amerykanami w meczu hokeja na lodzie. W Kijowie władza ugina się pod naporem prozachodniej opozycji. Putin obawia się, że sąsiad wpadnie w sieć NATO, które znajdzie się wówczas ledwie 500 km od Moskwy. Stany Zjednoczone wygrywają w rzutach karnych. Prezydent jest zły. W trybie pilnym zwołuje w Moskwie Radę Bezpieczeństwa. Zamierza najechać należący do Ukrainy Krym. Na zamieszkanym przez rosyjskojęzyczną ludność półwyspie mieści się rosyjski port wojenny. Ale decyzji o militarnej inwazji w Europie nie podejmuje się od tak. Putin zastanawia się, radzi. Najbardziej twardogłowi chcą, by przeszedł do ofensywy. Jest wśród nich młody oligarcha Konstantin Małofiejew, ultranacjonalista, piewca wielkiej prawosławnej Rosji. That was his decision. To była jego decyzja. Z tego, co wiem, podjąć ją nie było łatwo. Odbyły się dyskusje. Zastanawiano się, co się stanie potem, jak zareaguje Zachód i patroni kijowskiej hunty Amerykanie. Szczerze mówiąc, ich reakcja była oczywista. Do widzenia, Soczi! Przyjąwszy, że Obama nie odważy się mu przeciwstawić, Putin daje zielone światło do inwazji. Władimir Putin pendant toute la période. Przez cały czas trwania igrzysk Władimir Putin był relatywnie dyskretny. 23 lutego Putin zamyka olimpiadę. 3 dni później Krym budzi się we władaniu rosyjskich sił specjalnych, które dokonały desantu nocą. Jedno suwerenne państwo, Ukraina, zostaje napadnięte przez drugie, Rosję. Byliśmy zaskoczeni atakiem Putina na Krym. Wiedzieliśmy, że to możliwe, niemniej nas zaskoczył. Putin chciał Ukrainę zdestabilizować, upewnić się, że nigdy nie zbliży się ona do Zachodu.
Putin nie jest taki, jak lubią go sobie wyobrażać w Ameryce, jako wielkiego stratega, szachowego mistrza. Putin gra w blackjacka, godzi się na ryzyko. To takie rosyjskie. Rosjanie mawiają na awoś. Znaczy to tyle, co działam. Zobaczymy, co to da. Obama dzwoni do Putina. Przez ponad godzinę grozi mu ciężkimi sankcjami. Niech się pan nie posuwa dalej, anektując Krym. Prezydent Obama wyraził się jasno. Działania Rosji są niedopuszczalne. Suwerenność terytorialna Ukrainy musi zostać przywrócona. Niepomny na groźby, Putin posuwa się dalej, do Donbasu, wschodniego regionu Ukrainy. Latem 2014 roku rosyjskie wojsko bez mundurów zaczyna tu wspierać w walce z nowym rządem w Kijowie prorosyjskich separatystów. Wybucha brudna wojna. Czego się spodziewali, będąc zaledwie 800 kilometrów od Moskwy? Że będziemy patrzeć z założonymi rękami, jak zabijają naszych ludzi? Musieliśmy się bronić. Innymi słowy, musieliśmy bronić swoich interesów w pobliżu naszych granic. Podejrzewanego o finansowanie separatystów Małofiejewa też dotykają sankcje. Ta wojna kosztuje Putina i jego ludzi. Dobry dzień, уважаемые коллеги. Zacznijmy od sytuacji na Ukrainie i na Krymie. Około 50 bliskich współpracowników Putina dostaje zakaz podróżowania, a ich zagraniczny majątek zostaje zamrożony. Surowe europejskie i amerykańskie sankcje dotykają eksportu ropy, a także systemu bankowego i przemysłu zbrojeniowego. Сергею, как ситуация? Что по этому поводу могли бы нам сказать и проинформировать о чем? Президент Обама заповедял новые санкции против 20 особам и банков России. Опять же, физических лиц и одного финансового учреждения Банка России. Против кого? Около 20. Против 20. Кроме этого, наши украинские соседи... Сięgnijmy по наш największy atut. Экономия. Żadnej konfrontacji sił we wschodniej Ukrainie. Pod względem gospodarczym Europa plus USA są warte połowę światowego PKB. Udział Rosji to zaledwie kilka procent. W lutym 2015 roku Putin negocjuje w końcu w Mińsku zawieszenie broni z Zachodem. Sterował tym konfliktem. Teraz może być pewien, że Ukraina nie wejdzie tak szybko ani do NATO, ani do Unii Europejskiej. Tylko jakim kosztem? Majowe obchody 70. rocznicy zwycięstwa nad nazizmem to tylko fasada. Sankcje osłabiają gospodarkę, kurs rubla się załamuje, nawet budżet na wojsko notuje cięcia. Putin obiecał Rosjanom chwałę. Słono za nią płacą. Ceny szybują, bieda się rozszerza. Ale Putin jest głuchy na niepokoje środowisk biznesu. Bardziej go martwi, że stał się pariasem, przywódcą państwa skazanego na izolację. Dotkliwie upokarza go fakt, że zachodni liderzy nie zechcieli przyjechać na jubileuszowe obchody. Gorzej, on, który pragnął na nowo uczynić z Rosji mocarstwo, zostaje wykluczony ze szczytu wielkich tego świata, G8. Sądzę, że dotknęło go to bardziej niż sankcje gospodarcze. Przedstawiał się jako światowy lider, a odmówiono mu wstępu na światową mównicę. Nikt nie chciał się z nim spotkać. Z pewnością go to raniło.
Obama, Merkel i inni zatrzasnęli przed nim drzwi. Znalazł się na deskach. Pragnął uznania, chciał brać udział w zebraniach, odbierać telefony, ale nikt nie dzwonił. Chcąc przypomnieć, że została mu przynajmniej potężna armia, Putin zniża się do prowokacji. Pierwszy raz od zimnej wojny rosyjskie odrzutowce grożą amerykańskim okrętom na Bałtyku. Odpowiedzią jest tylko wzgarda przywódcy największej potęgi. Rosja to regionalne mocarstwo, które straszy sąsiadów. Nie swoją siłą, lecz słabością. Czy on zwariował? Może za dużo gra w koszykówkę? Rzucił okiem na globus? Słyszał o historii Stalingradu? Naprawdę uważa, że jesteśmy tylko mocarstwem regionalnym? Jesteśmy jedynym mocarstwem o sile jądrowej dorównującej Stanom Zjednoczonym Ameryki. Nawet jeśli Obama naprawdę myśli to, co powiedział, byłoby mądrzej, gdyby to zmilczał. Pyta pan, czy jestem przyjacielem, czy wrogiem Zachodu. Nie jestem ani waszym przyjacielem, ani waszym lubym, ani waszym sługą. Jestem prezydentem 145 milionów Rosjan. Moja praca polega na obronie ich interesów. Późnym latem 2015 roku w swojej luksusowej willi nad Morzem Czarnym Putin objawia pogodniejszą twarz. Rosyjski prezydent chce przełamać izolację, w jakiej trzyma go Zachód. Zrozumiał, że konfrontacja jest nieskuteczna. Układa plan. Godzina zemsty wybiła. Skutki przekroczą jego najśmielsze oczekiwania. Towarzyszu Naczelny Dowódco, według rozkazu zgłaszam gotowość naszych sił powietrznych. Putin wraca na scenę międzynarodową przez zuchwałe posunięcie w Syrii. Zarządza zmasowaną interwencję wsparcia dla reżimu Bashara al-Assada. Posyła setki samolotów, które całymi miesiącami bombardują siły syryjskiej opozycji. Zaskoczony Zachód nie reaguje. Nie bez kozery. Liczyliśmy na to, że Rosjanie uwikłają się w Syrii niczym w Afganistanie. Że wspieranie Asada będzie ich coraz więcej kosztować. Niestety, ta interwencja ich nie wyczerpała. Rosjanie nie ugrzęźli w Syrii, wprost przeciwnie. Dzięki rosyjskiemu wsparciu reżim Asada zdusił powstanie. Putin prowadzi równolegle wojnę propagandową. W maju 2016 roku urządza transmitowany w telewizji show dla uczczenia pierwszego wielkiego zwycięstwa nad państwem islamskim, jakim było odbicie słynnego stanowiska archeologicznego w Palmirze. Liczę, że nie tylko przywrócimy Palmirę dziedzictwu ludzkości, ale także uwolnimy naszą cywilizację od plagi światowego terroryzmu. Dziękuję wam za to.
rzeczywistości Putin zwalcza z większym zapałem syryjską opozycję niż państwo islamskie. Stając na szańcu walki z terroryzmem, rosyjski przywódca pragnie poruszyć światową opinię zgnębionych zamachami ludzi Zachodu. Taki miał przekaz. Byłem najbystrzejszy. Uosabiam Rosję, która poradzi sobie z ISIS. Władimir Putin i c'est la Russie qui permet d'en terminer avec Daesh. Rosja wyrosła na jedyną opokę w tym całym chaosie. Dlatego ludzie w różnych krajach zaczęli ją postrzegać jako strażnika pokoju. Operacja w Syrii uświadomiła Putinowi siłę przekazów wysyłanych w świat. Gdy ma się do dyspozycji budżet 10 razy mniejszy od amerykańskiego, medialny przekaz zyskuje rangę broni słabeusza. W tym duchu Putin zleca swojemu szefowi sztabu opracowanie nowej doktryny wojennej. Dziękuję za zaufanie, towarzyszu naczelny dowódco. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Doktryna Gierasimowa, inaczej wojna hybrydowa, to dywersja, szpiegostwo, propaganda i cyberataki mające kształtować polityczno-społeczną sytuację w kraju przeciwnika. Bitwa na informacje trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nigdy nie ustaje. Jako przeciwnik, wręcz wróg, zostaje w tej wojnie wskazany Zachód, głównie USA. Putin ogląda telewizji niewiele, nie ufa internetowi, dostaje informacje na papierze. Jednocześnie ten wyszkolony za czasów Breżniewa człowiek potrafi sięgnąć po najnowocześniejsze środki. Такое ощущение, что это какая-то компьютерная игра. Давай, давай, давай. Снаряд. Он не разорвался. Вот детонатор. Путин świętuje sukces państwowej telewizji, którą założył, by rozpowszechniać w świecie rosyjski punkt widzenia. Я не смогу сегодня лично присутствовать в торжествах. В настоящее время я напряжен. Телеканал Russia Today доступен сейчас. Канал Russia Today jest dostępny dla 700 milionów widzów. W obliczu skomplikowanej sytuacji na świecie nagłaśnianie waszych i naszych opinii jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Wasz i nasz głos. Waszą i naszą pozycję słyszeli. Russia Today, mająca gwarantowany budżet, jest traktowana przez rosyjskie władze jak strategiczny oręż, niczym rakiety i rurociągi. Stacja nadaje w 5 językach w 100 krajach. Clue jej strategii, nagrania wideo w internecie, mają większą oglądalność niż materiały CNN i BBC. Na nowo wzięliśmy udział w konkurencji wpływania na opinię publiczną. Nie damy spocząć na laurach zwycięzcom zimnej wojny. Głównym tematem rosyjskiego kanału są Stany Zjednoczone. To w Ameryce Russia Today utrzymuje największe redakcje. Tysiące ludzi porzuca mainstreamowe media. Informacji szukają gdzie indziej. Na przykład w kilka dni po naszym debiucie doszło do manifestacji ruchu Okupuj Wall Street. Relacjonowaliśmy je bardzo szeroko. Brutalne interwencje policji w Nowym Jorku. Pokazywaliśmy te wydarzenia bez umiaru. Teraz rozumiem dlaczego. Rosjanie marzą o tym, by zobaczyć, jak Amerykanie się burzą. Wyrażają nieufność wobec demokracji i kapitalizmu. Skarżą się, że ich system nie działa.
Odkąd do władzy doszedł Obama, z pomocy żywnościowej korzysta rekordowa liczba Amerykanów. Ludzie w Waszyngtonie cierpią. Biały Dom przeprowadził akcje terrorystyczne na własnej ludności. Nowy dowód w sprawie 11 września. Znaczna część strategii stacji miała za podstawę teorie spiskowe. Starano się wyzyskać istniejące w USA problemy i podziały. Putin zdał sobie sprawę, że opinia publiczna to słaby punkt zachodnich demokracji. Zapewne miał to na uwadze, przyjmując na Kremlu amerykańskiego sekretarza stanu. Cieszymy się, że możemy przeprowadzić poważne rozmowy na ważkie tematy. John Kerry wylewa na Rosjan kubeł zimnej wody. Ameryka nie złagodzi sankcji, jeśli Putin nie zmieni polityki na Ukrainie i w Syrii. Co gorsza, sekretarz stanu zapowiada rozmieszczenie u rosyjskich granic baz antyrakietowych. Najgorsze, że najdalej za pół roku Putin może mieć do czynienia z kimś jeszcze bardziej zasadniczym. Z tą, którą publicznie oskarżył o to, że w roku 2011 dała sygnał jego oponentom, faworytce nadchodzących wyborów Hillary Clinton. To bardzo arogancki partner do rozmów. Jak wszyscy brutale, posuwa się tak daleko, jak mu pozwolą. Rosja próbuje zmienić powojenne granice w Europie. Musimy ponownie umieścić NATO w centrum wspólnej obronności. Ku swemu zaskoczeniu, naprzeciw Clinton Putin odkrywa outsidera i populistę, przychylnego Rosji krytyka NATO. Hillary chce być wobec Rosji twarda. Putin patrzy na nią i tylko się śmieje. Rosja nie lubi ISIS tak jak my. Nie lepiej uderzyć razem? Mieliśmy do wyboru maniaczkę Clinton i chuligana Trumpa. Kogo wolałby pan napotkać w uliczce? Wariatkę czy łobuza? Naturalnie łobuza, bo z nim ma pan przynajmniej jakieś szanse. Z wariatką nie ma pan żadnych. Hillary Clinton zalecała wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Syrią. Tym samym ryzykowała bezpośrednią konfrontację sił amerykańskich i rosyjskich. Przekaz rusofobki i neokonserwatystki Clinton brzmiał: jestem szefową globalnego świata. Naszym rywalem jest prowincjonalna, niesforna Rosja. Oczywiście, że woleliśmy Trumpa. Przeciwko Hillary Clinton rusza swoista wojna hybrydowa. Podający się za Amerykanów rosyjscy hakerzy produkują ponad milion wrogich kandydatce tweetów. Na Facebooku ich posty tygodniami bombardują 126 milionów internautów. Prorosyjskie media rozgłaszają plotki i fake newsy. W 2015 96% charytatywnych darów Clintonów wróciło do nich. To jedno nagranie obejrzało 9 milionów Amerykanów. Z zaskoczeniem przekonaliśmy się, do jakiego stopnia Amerykanie obawiali się jednej, jedynej alternatywnej rosyjskiej stacji. To dowód na to, że Zachód jest słabszy, niż stara się wypaść. Putin idzie za ciosem, zarządza tak zwane działania aktywne. Rosjanie zbliżają się do dziesiątki doradców i osób z najbliższego kręgu Trumpa. Agenci amerykańskiego wywiadu mierzą się z niewyobrażalnym scenariuszem.
Działania aktywne, w CIA nazywamy je tajnymi, mające na celu wywarcie wpływu na rząd lub wybory, zawsze zawierają czynnik ludzki. Rosjanie faktycznie starali się zbliżyć do wybranych osób. Zdobyliśmy informacje wskazujące, że członkowie ekipy Trumpa zostali przez Rosjan złowieni. Za przynętę posłużył argument: dostarczymy wam przydatnych informacji o Hillary Clinton i innych adwersarzach. W zamian wycofajcie się z popierania Ukrainy. Pod koniec sierpnia, na 3 miesiące przed wyborami w USA, hybrydowa wojna Putina przekracza krytyczny próg – szpiegostwa. Rosjanie włamują się do komputerów ekipy Hillary Clinton, by wykraść kompromitujące e-maile. Na celowniku znajdują się także maszyny do głosowania. Rosyjscy hakerzy przypuszczają szturm na serce amerykańskiej demokracji. Tym razem Amerykanie nie mają wątpliwości, skąd przyszedł atak. Nasze agencje wywiadowcze ustaliły, że Rosja usiłowała wpłynąć na wybory w Stanach. Stwierdzono, że Władimir Putin prowadził akcję wymierzoną w amerykańskie wybory, mającą osłabić naszą demokrację i nas podzielić, oraz zwiększyć szanse Trumpa, a zmniejszyć szanse Clinton. Pierwszy zareagował szef CIA John Brennan. W sierpniu zadzwonił on do swojego rosyjskiego odpowiednika. Powiedział: wiemy, co się dzieje. Administracja Obamy jest zbita z tropu w obliczu bezprecedensowej napaści. Jak odpowiedzieć? W grę wchodzą cyberataki na rosyjską infrastrukturę. Długo rozważaliśmy, czy powinniśmy odpłacić pięknym za nadobne, ukarać ich. Uznaliśmy, że pomyślimy o tym później. Najważniejsze było powstrzymać Rosjan i zapobiec kolejnym próbom. Biały Dom zdecydował sprawę utajnić. Byliśmy przekonani, że głównym celem Rosji było zdyskredytowanie naszych instytucji. Musieliśmy być bardzo ostrożni w informowaniu opinii publicznej. Gdyby prezydent ogłosił: oto, co próbują zrobić Rosjanie, nic z tego, wzbudziłby ten rodzaj wątpliwości, jakie Rosja chciała zasiać. Myśleli, że Hillary Clinton wygra bez dwóch zdań. Nie chcieli tworzyć nowego politycznego problemu. Cały Obama, sparaliżowany przez analizy. Przedyskutujmy to, zastanówmy się, wybierzmy najlepsze wyjście. Odwrotność Putina. Tamten nie przejmuje się strategicznymi implikacjami. Amerykanie roztrząsali sprawę pod każdym kątem. W gabinecie Obamy roiło się od adwokatów. Byleśmy nie złamali prawa. Obama postanawia rozmówić się z Putinem w cztery oczy za kulisami szczytu G20 przewidzianego na 5 września w Chinach. Prezydent powiedział Putinowi wprost, że wiemy, co on robi i że musi przestać. W przeciwnym razie będą konsekwencje. Nikt. Ani pan Obama, ani żaden wywiad świata nie dostarczył nam jakiegokolwiek dowodu na rosyjską ingerencję. Wiemy już. Bardzo trudno dyskutować z kimś, kto notorycznie kłamie. Putin to były agent KGB. Wszyscy agenci wywiadu zachowują się podobnie. W CIA mamy taką planszę z instrukcją: do niczego się nie przyznawaj, wszystkiemu zaprzeczaj, wysuwaj kontroskarżenia.
Było tyle wątków, które mogły zaszkodzić kampanii wyborczej pani Clinton, że nie wiem, co za geniusz w jej sztabie wpadł na wygodny pretekst. Oskarżmy Rosję. Wysiłki Rosjan, by wykraść pewne informacje, a następnie posłużyć się nimi, ustały. Ale było już za późno. Rosjanie przekazali te informacje stronie trzeciej, a ta w kolejnych miesiącach mogła je w dogodnym momencie rozpowszechnić. Tą trzecią stroną jest portal WikiLeaks. Siódmego października na miesiąc przed głosowaniem w USA CIA w końcu ujawnia informacje o rosyjskiej ingerencji. Rosyjski rząd szpieguje Amerykanów. W kolejnych godzinach WikiLeaks publikuje zhakowane e-maile Hillary Clinton, znacznie osłabiając kandydatkę. Ona nie ma pojęcia, czy szpieguje nas Rosja, Chiny czy jakiś inny kraj. Prezydent Rosyjskiej Federacji Władimir Władimirowicz Putin. W czasie wyrównanej kampanii, w której liczył się każdy głos, trwająca miesiącami ingerencja Rosjan wywarła na wynik znaczący wpływ. Gratuluję narodowi amerykańskiemu zakończenia cyklu wyborczego. Winszuję zwycięstwa Donaldowi Trumpowi. Odnotowaliśmy deklarację na rzecz poprawy stosunków między naszymi krajami. Były podpułkownik KGB dokonał niebywałego, wpłynął na wybory w USA. Zaistniał jako promotor nowego prezydenta pierwszego mocarstwa świata. Ależ się musiał delektować. Przebył długą drogę od upadku ZSRR, czasów, gdy Amerykanie uczynili Borysa Jelcyna swoim dłużnikiem. Putinowi trzeba jeszcze uzyskać od Trumpa to, na co liczy. Po pierwsze, zniesienie uciążliwych sankcji, po drugie, wstrzymanie ekspansji NATO. W lipcu 2017 roku w końcu się spotykają. Nareszcie rozmawia z amerykańskim prezydentem jak równy z równym. Tête-à-tête, o którym Putin sądzi, że będzie rozstrzygające, zostało starannie zaaranżowane. Rosyjscy dyplomaci postulowali długą rozmowę w cztery oczy. Prezydent Putin uważa się za mistrza w relacjach międzyludzkich. Putin miał nadzieję wytworzyć swoistą alchemię. Wywrę wrażenie, że nadajemy na tych samych falach, że jest kimś wybitnym. Połechtam go, a wtedy on da mi to, czego chce. Amerykanie zażądali krótszego spotkania. To dlatego zostało ono przerwane. Nie chcieli zostawiać swojego prezydenta sam na sam z Putinem zbyt długo. Putin musi się pogodzić z faktem, że Trump nie chce się do niczego zobowiązać. Zachowuje się wymijająco. Trump ma związane ręce. Nie może zrobić tego, co obiecał. Do żadnego porozumienia nie doszło. Bardzo się przeliczyliśmy. To była strata czasu. Chciał zaszkodzić Hillary Clinton. Nie przewidział, że przyjdzie mu się mierzyć z Ameryką, wrogą jak nigdy dotąd.
Trumpowi grożą dochodzenia w sprawie relacji z Rosją. Sankcje nie tylko nie zostały zniesione. Wściekły na rosyjską ingerencję, Kongres jeszcze je rozszerzył. Mówimy o obcym rządzie, który w drodze technologicznych intruzji i innych metod usiłował wpłynąć na to, jak myślimy, jak głosujemy i co robimy. Dotąd mnie zdumiewa, że Putin podjął podobne ryzyko. Wiemy, że to ryzykant. Ale atak na Stany Zjednoczone to co innego. Nie dokończyliśmy naszej riposty. Putin musi być tego świadom. Prowadzimy kilka śledztw na temat rosyjskich działań. Nie tylko w sprawie relacji Trumpa z Rosjanami. W sprawie samej Rosji. Na miejscu Władimira Putina nie spałabym spokojnie. On nie zdaje sobie sprawy, jak to się skończy. Ale Putin nie myśli na tym poprzestawać. W następstwie amerykańskiej operacji podejrzewają go o ingerencję w wybory prezydenckie we Francji, a także w referendum brexitowe. Sądzę, że Putin ma skomplikowaną osobowość. Jako taktyk jest bardzo zręczny. Jednocześnie więźnie we własnej retoryce. Czy na dłuższą metę to dla Rosji wygrana? Bycie w izolacji, borykanie się z sankcjami. Widać, taka jest cena odegrania się na Zachodzie. Na razie ta strategia pozwala Putinowi trzymać w ryzach Rosję. Ale dokąd nas zaprowadzi ta żądza odwetu? Jak daleko posunie się Putin? Zawsze będziemy wielbić Rosję. Tak wczoraj, jak dziś, dla ojczyzny rosyjski żołnierz jest gotów na wszelkie poświęcenia, na bohaterstwo.